Witam się z Państwem bardzo serdecznie z sali gimnastycznej przy gimnazjum w Kłobucku. Mam przyjemność rozmawiać z prezesem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Orient, Sławomirem Jaskułą. A moje spotkanie z nim jest związane z imprezą, która się za chwilę będzie odbywała tutaj, już na tej dużej hali sportowej przy gimnazjum. A co to będzie, o to już zapytam prezesa. Czy mógłbyś coś więcej na temat tej imprezy opowiedzieć widzom Kanału Zielonego? Po raz pierwszy w Kłobucku zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w taekwondo. W kategorii seniora jest to największa i najważniejsza impreza taekwondo, która jest rozgrywana już po raz 28. Tym razem udało mi się wywalczyć prawo organizacji tych zawodów. Do tej pory muszę przyznać, że w tak małej miejscowości jak Kłobuck nie były rozgrywane Mistrzostwa Polski, ponieważ są one przyznawane większym ośrodkom typu Wrocław, Warszawa, Łódź, Lublin. Udało się, myślę, że nieprzypadkowo, ponieważ wcześniej do tej pory przez 9 lat byliśmy organizatorem turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski, czyli Pucharu Polski i Grand Prix. Po 9 latach sprawdziliśmy się jako organizatorzy, wszystkim się Kłobuck i okolice podobały, zakwaterowanie, organizacja zawodów, nagrody, medale. No i była fajna tutaj atmosfera i w związku z tym większość trenerów głosowała, że mogą się tutaj spotkać i odbyć się tutaj Mistrzostwa Polski. A z naszego powiatu, bo jak wiemy, co jakiś czas media informują nas o zdobyciach medalowych reprezentantów właśnie naszych. Kto będzie nas reprezentował w tych zawodach? Jak wiemy, w powiecie kłobuckim obecnie funkcjonują dwa kluby taekwondo, ULKS Orient i KS Wojownik. Obydwa te kluby będą miały swoich reprezentantów na tych mistrzostwach. My będziemy mieli w konkurencjach drużynowych, czyli w walkach drużynowych męskich, będziemy mieć drużynę męską składającą się z 6 zawodników. Natomiast klub Wojownik będzie miał 2 zawodników startujących w konkurencjach indywidualnych, też mężczyzn w walkach indywidualnych w kategorii 70 chyba i 78 kg. Oprócz tego będzie też startowała w tych zawodach nasza wychowanka, mistrzyni i wicemistrzyni świata Ewelina Zając, która obecnie reprezentuje klub WSKT Wrocław. A trudno być takim wychowankiem, wychowanką Orientu? No, myślę, że na to pytanie najlepiej by odpowiedziała sama wychowanka Ewelina. Na pewno miała ciężką drogę do tego, żeby zostać mistrzynią. Na pewno po zdobyciu Mistrzostwa Świata i Wicemistrzostwa Świata leży na niej jakiś obowiązek i, że tak powiem, bagaż tego, że jest się mistrzem i każdy oczekuje od niej coraz lepszych wyników i wymaga jakiegoś poziomu, ale do tej pory jej się to udaje i myślę, że tutaj na swoim terenie, wśród swoich kibiców, rodziców, bo też będą tutaj na zawodach, bo już nieraz tutaj startowała i wygrywa, myślę, że po raz kolejny zdobędzie tytuł mistrzyni Polski w swojej kategorii, ale tym razem na swoim terenie. A gdyby rodzice chcieli przeprowadzić swoje pociechy, to co mają zrobić, żeby w przyszłości mogły startować w takich zawodach jak te najbliższe? Najprostszym sposobem jest wpisać, bo w tej chwili wszyscy mają dostęp do internetu, w jakiejkolwiek przeglądarce internetowej, taekwondo Kłobuck, automatycznie wyskoczą adresy obydwu stron, obydwu klubów. Na stronie internetowej naszej Orientu jest dokładna rozpiska, gdzie mamy swoje sekcje, w jakie dni, o których godzinach się odbywają treningi. Mamy w tej chwili swoje sekcje w Kłobucku, w Krzepicach i w Pankach z podziałem na grupy zaawansowania. Dodatkowo w Kłobucku otworzyliśmy jeszcze sekcję boksu, która już prawie rok funkcjonuje i w tym roku przymierzamy się do większej grupy, żeby grupa się powiększyła o kolejnych nowych zawodników. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był prezes ULKS Orient Kłobuck Sławomir Jaskuła. Do zobaczenia. Dziękuję.